Witajcie w Domu Kultury Błonie. Na feriach dziś przygotowaliśmy dla Was gry i zabawy. Jedną z nich będzie gra w zadania ukryte w balonach. Na czym polegać będzie ta gra? Pierwsze przygotowujemy kilka baloników różnokolorowych, a właściwie to najlepiej, jakby były jednokolorowe, żeby nikt nie wiedział, jakie zadania są w środku. My tu akurat mamy wielokolorowe, ale Wy przygotujcie sobie najlepiej jednokolorowe. Co robimy dalej? Do balonika, albo wcześniej na karteczce, wpisujemy sobie różne zadania, które będziemy wykonywać. Na przykład tu jest zbuduj wieżę z klocków. Zbuduj wieżę z klocków. Może być to zadanie przytul kogoś, może to być jakaś zagadka, na którą trzeba odpowiedzieć, albo wykonać kalambury. Mogą być to bardzo różne zadania. I co robimy dalej? Bierzemy naszą karteczkę z zadaniami i wkładamy do naszego baloniku. Ona nam wpada do środka ładnie, jest w środku. Teraz ten balonik musimy nadmuchać. Proszę, baloniku nasz malutki, rośnie duży, okrąglutki. No i mamy balonik też na koniec zawiązany. Robimy taki supełek. Możecie prosić rodziców, żeby Wam pomogli zawiązać taki balonik. Dzięki temu mamy zadanie w środku. Co dalej? No, robimy tak ze wszystkimi balonami. Po czym ustawiamy się w kółeczku, tyle osób, ile jest w zabawie, oprócz jednej, która staje przy naszym magnetofonie, jakimś urządzeniu, które puszcza nam muzykę. I co robimy dalej? Stajemy w kole, odbijamy sobie balonik, podając od jednej osoby do drugiej, kiedy trwa muzyka. Ta osoba puszcza muzykę w trakcie odbijania. Kiedy muzyka zatrzymuje się, ta osoba, która ostatnio odbiła balon, przebija go igłą lub czymkolwiek innym. Wyjmuje ze środka zadanie, no i musi go wykonać. Tak gramy, dopóki nie zbijemy wszystkich baloników. Jedno z zadań może być zadaniem, no jakimś rodzajem obowiązku, które trzeba wykonać. Na przykład wynieść śmieci, albo umyj naczynia po kolacji. Dzięki temu w naszej zabawie, odbijając, nie każdy od razu będzie chciał przebić balon. Bo wśród zadań fajnych, pozytywnych, jest jedno, które musi wykonać no niezbyt pewnie chętnie. Dzięki temu zabawa będzie trwała też dłużej i nie od razu wszyscy będą chcieli przebijać baloniki. Także dobrej zabawy i powodzenia. Kolejna propozycja zabawy z Domem Kultury Błonie to rodzinna galeria obrazów. Będziemy potrzebowali kartki, tyle ile jest członków rodziny, mazaki, kredki, może farby. Na każdej z naszych kartek malujemy jakiś element. To może być cokolwiek. Może to być jakaś taka pseudochmurka, może być prostokąt, rąb, trójkąt. Może też być naklejony guzik, kawałek sznurka albo zagubiony puzzle. Zadanie każdego z członków rodziny będzie polegało na tym, aby do tego namalowanego elementu domalować całą resztę. Ja tutaj mam przykłady, które powstały u moich dzieci. 4-letni Franio do tejże chmurki domalował takie postacie. 8-letnia Lucja do trójkącika dorysowała domek. Natomiast do tego małego elementu już 10-letni Tobiasz domalował o wiele więcej. Można tak się bawić nie jednym obrazem, nie dwoma, ale i po 3 obrazki. A później proponuję zrobić w domu taką mini galerię obrazów, tak aby każdy obrazek został wyeksponowany niekoniecznie na lodówkowej tapecie, ale może gdzieś właśnie uda się zrobić sznureczek i przywiesić spinaczami nasze obrazki. Kolejną propozycją z serii gry i zabawy z Domem Kultury Błonie to
rysowanie własnej gry. Będzie nam potrzebny duży karton, jeśli macie, może być większy niż ten tutaj, i jakieś mazaki, no i wyobraźnia. Jak to w grze? Rysujemy po prostu grę planszową. Oznaczamy punkt startu, punkt mety, dzielimy na równe bądź nierówne części. Można oczywiście to namalować inaczej. Ja tutaj na bardzo szybko przed Państwem namaluję jakąś grę. Można wyznaczać sobie zadania do wykonania przy przejściu, robić skróty, jeśli staniemy. Oczywiście później będziemy potrzebowali też pionków, kostki i wpisywania w to miejsce gier różnych pomysłów naszych. To może być gra kulinarna, która ma doprowadzić do ugotowania czegoś. To może być gra samochodowa, sportowa, tematyka zależna od Was. I kolejna zabawa. Zabawa, która nazywa się Domowa Wyspa Skarbów. Na czym ona polega? Jak się w nią bawimy? Po pierwsze, robimy taki research naszego domu. Czyli chodzimy po naszym domu i rozglądamy się, gdzie co jest poustawiane. Gdzie są stoły, gdzie są sofy, gdzie są kanapy, gdzie mamy szafę, gdzie stoją lampki. Po czym, jak już rozejrzymy się dokładnie po naszym mieszkaniu, robimy mapę naszego mieszkania. Ale robimy ją w taki sposób bardzo schematyczny oczywiście. Czyli tak jakbyśmy patrzyli z góry na nasze mieszkanie i rozrysowywali właśnie te miejsca, które żeśmy zauważyli. Czyli powiedzmy, że mamy tutaj duży pokój, a tu stoi nasza szafa, więc z góry ta szafa będzie mniej więcej prostokątna. Tu mamy jakąś sofkę, no i sobie ją tam schematycznie tak zaznaczamy, czy stół, czy kanapę, czy cokolwiek jest w naszym mieszkaniu. To jest całe nasze mieszkanie, taka mapka. Co robimy dalej? Jeżeli mamy trzy osoby do zabawy, bo akurat tutaj mamy trzy osoby, to zaznaczamy sobie trzy punkty dla każdej osoby w tej zabawie. Mamy tu jeden punkcik, drugi, trzeci. To jest pierwsza osoba. Druga osoba jest na zielono zaznaczona, jest 1, 2, 3, tak samo kolejna, czyli na fioletowo. Co robimy w tych punkcikach? Pewnie się zastanawiacie. A w tych punkcikach chowamy nasze zadania. Zadania do wykonania, bo każdy uczestnik, czyli trzej uczestnicy, dostaną taką właśnie mapkę. Ich zadaniem będzie znaleźć te punkciki i wykonać zadanie, które będzie tam znalezione. Mogą być to różne zadania, tak jak w grze balonówkę. Czyli mogą być to kalambury, mogą być to jakieś zgadywanki, mogą być to jakieś odpowiedzi na pytania znane, nie wiem, z geografii, z historii. Zależy, kto gra, w jakim wieku i ile jest osób. Bo wiadomo, czym więcej osób, tym więcej tych kolorów na tej mapce mamy. Co robimy dalej? Kiedy osoby odgadną już wszystkie zadania, podchodzą do mamy lub taty, którzy tą grę prowadzą. I mama lub tata bierze taką mapkę jednego z uczestników i co robi? I zaznacza skarb. Skarb, który będzie dopiero na mapie zaznaczony wtedy, kiedy zostaną odgadnięte wszystkie trzy odpowiedzi każdego z uczestników. No kto pierwszy odgadnie, ten pierwszy podbiega do mamy i taty, informuje i wtedy mama na jego mapie lub tata zaznacza taki punkcik, gdzie wcześniej ukryli skarb. No oczywiście skarbem może być nie złoto, ale łakocie, słodycze czy coś innego, co dziecko lubi. Kolejną propozycją jest gra z domieszką rywalizacji. Będą potrzebne nam rolki z papierem toaletowym i jabłka, gruszki lub inny owoc, który będzie obciążnikiem. Rozkładamy nasze papiery toaletowe na podłodze, na taką długość, jaką na przykład mamy korytarz. Na końcówce kładziemy jabłuszko, tyle ile jest osób obok siebie. Można zrobić tak, że na przykład dziecko będzie miało krótszy ten dystans niż rodzic. I na 3-4 zwijamy jabłko, tak by nie spadło. Kto pierwszy doprowadzi go do końca, wygrywa. Dobrej zabawy!